Witajcie, kochani. Od czasu do czasu pojawiają się ludzie w komentarzach, oczywiście tutaj na moim kanale. Ludzie, którzy swoim postępowaniem, zachowaniem i to, czym, to co piszą, co wklejają, chcą w jakiś sposób skrzywić prawdy biblijne, chcą w jakiś sposób coś przekazać, oczywiście w krzywym zwierciadle. Często są to symptomy ludzi związanych z różnymi ugrupowaniami, z sektami, w których to mają tak zwany, ja bym to tak określił, że mają wyprany mózg po prostu i poprzez manipulację, która została wobec nich zastosowana, oni także przyjęli pewne prawdy. Są to różne organizacje, począwszy od Świadków Jehowy, a skończywszy na tych najmniejszych, które jak lawina ostatnio się pojawiają, które zakładają jacyś pastorzy, czy to wykształceni teologicznie, czy niewykształceni teologicznie, to jest, nie ma znaczenia. I wtedy, co się dzieje? Wycinają na przykład z Pisma Świętego jakiś fragment, prawda, tak zwane, możemy to określić, że jest to tak zwane wyrwanie z kontekstu. Są pewne wersety, jest ich wiele, które wyrwać z kontekstu można, które same w sobie wspaniale oddają prawdę biblijną. Natomiast są wersety, które wycięte z kontekstu, moi drodzy, wyrwane wręcz na siłę, przedstawiają nieprawdę w stosunku do całego kontekstu, gdzie zostały użyte, prawda, w jakimś celu. Tak jest i tym razem chciałbym wam pokazać, o co chodzi. Chodzi o jeden komentarz. Jako że nie chce mi się pisać elaboratów, wolę nagrywać film, a będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich, abyście wiedzieli, że tacy ludzie się pojawiają. Ci ludzie nie pojawiają się po to, żeby budować. Ci ludzie pojawiają się po to, żeby burzyć i wprowadzać zamieszanie i niepokój. Moi drodzy, nie pochodzi to od Pana Boga, bo moi drodzy, Pan Bóg buduje, a nie burzy, prawda? Burzycielem jest kto inny, mistrzem wprowadzania ludzi w błąd, wprowadzania zamętu jest ktoś inny i nie jest to Pan Bóg. Tak więc, skąd ci ludzie przychodzą, doskonale możecie wywnioskować sobie sami. Moi drodzy, chodzi tutaj o księgę Amosa, konkretnie o te słowa już wam pokazuję. Pan Marek Pabisiak wkleił, po prostu wyciął i wkleił. Nawet nie napisał nic od siebie, po prostu wkleił, aby wprowadzić zamieszanie. Prawda. Jeżeli w tym filmie, pod którym ten komentarz jest, mówię właśnie o Dniu Pana, że wyczekujemy Dnia Pana, to ten człowiek chciał pokazać, że tak nie jest, prawda? Ale już wam czytam. Jest to Amosa 5,18. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie Dnia Pana. Na cóż wam ten Dzień Pana, wszak jest on ciemnością, a nie światłością. Moi drodzy, co mówi nam ten werset wyrwany z kontekstu? Sami dobrze słyszeliście, że wyrwany z kontekstu mówi nam, że Dzień Pana jest ciemnością. Mówi nam, że biada tym, którzy wyczekują z utęsknieniem Dnia Pana. Czyli w tym przypadku biada wam i mi. Biada wszystkim, którzy wyczekują Dnia Pana. Kochani, jest to oczywiście manipulacja i zaraz wam to wszystko udowodnię.
Także, szanowny panie Marku Pabisiaku, zapraszam do odsłuchania tego filmu do końca, a być może wyniesie pan coś mądrego dla siebie, jakąś naukę, aby w przyszłości nie robić takich rzeczy, ponieważ jest to w oczach Pana Boga obrzydliwe. Otwieramy sobie, kochani, Amosa. Tu jest ten rozdział, zobaczcie. Jest to środek rozdziału, no trochę dalej niż środek rozdziału 5. I tu są te słowa. Biada tym, którzy pragną dnia Pana. Cóż wam po tym dniu Pana? Jedzą ciemnością, a nie światłością. Te słowa są w Piśmie Świętym. Oczywiście zgoda są. Ale, moi drodzy, ten rozdział jest niedługi. Przeczytajmy sobie całość, ok? I zaczynamy. Słuchajcie tego słowa, które jako lament podnoszę przeciwko wam, domu Izraela. Upadła i już nie powstanie dziewica Izraela, leży opuszczona w swej ziemi i nie ma nikogo, kto by ją podniósł. Tak bowiem mówi Pan Bóg. W mieście, z którego wychodziło 1000, pozostanie 100, a w tym, z którego wychodziło 100, pozostanie domowi Izraela 10. Zaczyna się, moi drodzy, w ten sposób, że widzimy, że nie dzieje się dobrze, tak? Tak wam będę w skrócie opowiadał. To nie będziemy analizować każdego wersetu, ponieważ nie ma to teraz sensu. Ogólnie zbuduję wam obraz całości. Czytamy dalej. Tak bowiem mówi Pan do domu Izraela, szukajcie mnie, a będziecie żyć. A nie szukajcie Betel, nie chodźcie do Gilgal i do Belszeby, nie udawajcie się, gdyż Gilgal zostanie uprowadzony do niewoli, a Betel w niwecz się obróci. Szukajcie Pana, a będziecie żyć, aby nie wybuchł jak ogień w domu Józefa i nie pochłonął go, a nie będzie nikogo w Betel, kto by go ugasił. Wy, którzy zamieniacie sąd w piołun, a sprawiedliwość porzucacie na ziemi. Widzimy, że oni nie trzymali się Słowa Bożego, nie trzymali się swojego Boga, tylko chodzili gdzieś, gdzie dobrze być nie będzie. Tak? Tak w skrócie i prostymi słowami. Czytamy dalej. Wy, którzy zamienicie sąd w piołun, a sprawiedliwość porzucacie na ziemi. Czyli widzimy, nie byli przy sprawiedliwości, a prawdziwy sąd zamieniali w piołun. Czytamy dalej. Szukajcie tego, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia cień śmierci w poranek i dzień w ciemności nocne, który przyzywa wody morskie i wylewa je na powierzchni ziemi. Pan jest jego imię. Tutaj możemy przypuszczać, że właśnie jest tetragram zamiast Pan. Ale teraz nie będziemy do tego dochodzić. Jest to akurat tutaj nam teraz niepotrzebne wywody na ten temat. Czytamy dalej. Który wzmacnia słabego przeciwko mocnemu, także ten osłabiony naciera na twierdzę. Jest tutaj mowa, moi drodzy, oczywiście o naszym Bogu, który potrafi sprawić, jak tu czytamy, że słaby pokona silniejszego od siebie. Mieliśmy tego przykład, kiedy Dawid pokonał Goliata, czyli olbrzyma, prawda? O wiele razy bardziej silniejszego od siebie, przed którym drżały całe armie. Czytamy dalej. Nienawidzą tego, który upomina ich w bramie i brzydzą się tym, który mówi prawdę. I tu się zaczyna, moi drodzy, sedno sprawy. Są słowa, że właśnie nienawidzą tego, który upomina ich w bramie i brzydzą się tym, który mówi prawdę. Czyli nie byli za sprawiedliwością, odwracali swoje oko od prawa Bożego. Byli obłudni, fałszywi i źli najzwyczajniej. Nie szukali sprawiedliwości Boga, tylko szukali ucieczki i porady w narodach i w ich bożkach. Czytamy dalej. Ponieważ uciskacie ubogiego i zabieracie mu ciężar zboża, to chociaż pobudowaliście domy z kamienia ciosanego, nie będziecie w nich mieszkać. Zasadziliście rozkoszne winnice, ale nie będziecie pić z nich wina. Pan Bóg mówi, że zostaną ukarani za to, że właśnie uciskają na przykład ubogiego, prawda, co jest obrzydliwe w oczach Pana Boga. I jest opisana nawet kara za to, że zasadzą winnice, ale nie będą z nich pić wina. Pobudują wspaniałe domy, ale nie będą w nich mieszkać.
Do dzisiaj takie przekleństwa są jak najbardziej aktualne, co też widzimy na co dzień wokół nas. Czytamy dalej. Znam bowiem wasze wielkie przestępstwa i ogromne grzechy. Uciskacie sprawiedliwego, bierzecie łapówkę i wypaczacie sprawy ubogich w bramie. Kochani, Pan Bóg mówi, że przed Nim nic się nie ukryje. Pan Bóg mówi, że zna te wszystkie grzechy, które nawet są czynione oczywiście gdzieś po kryjomu. Ludzie myślą czasem, że jak się ukryją gdzieś w piwnicy albo pod dachem, albo w jakimś skarbcu, to tam Pan Bóg ich nie widzi, co oni robią, prawda? Jest to nieprawda. Pan Bóg wyraźnie obnaża ich grzechy, mówi o łapówkach, mówi o niesprawiedliwych sądach, o przekupstwie. Czytamy dalej. Dlatego roztropny milczy w tym czasie, bo jest to czas zły. Jest to czas zły. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg zastępów będzie z wami, tak jak mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i ustanówcie sąd w bramie. Może wtedy Pan Bóg zastępów zlituje się nad resztką Józefa. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, Pan, na wszystkich ulicach będzie zawodzenie, a na wszystkich drogach będą krzyczeć biada, biada i zawołają oracza do płaczu, a tych, którzy umieją lamentować do zawodzenia, widzimy, kochani, że nie będzie dobrze, że niesprawiedliwi odbiorą to, co im się należy. Będzie szlochanie, będą krzyczeć biada, biada, prawda? Sprawiedliwość w końcu będzie przez Pana Boga wymierzona. Czytamy dalej. I we wszystkich winnicach będzie zawodzenie, gdy przejdę pośród ciebie, mówi Pan. Czyli Pan Bóg przejdzie się między tymi wszystkimi grzesznikami, którzy czynią źle. Tutaj właśnie konkretnie była mowa do tamtych ludzi. I teraz, moi drodzy, podsumowując to, co przeczytaliśmy do tej pory, widzimy, że Pan Bóg gani i przestrzega ludzi przed tym, aby nie robili tego zła, które robią, bo on to wszystko widzi i nie będzie dobrze. I nie mają gdzieś chodzić do obcych ludzi, nie mają się pytać obcych bożków o porady, tylko mają się zwrócić do Niego, mają być przy Nim, a wtedy będzie im błogosławił, mówi Słowo Boże, prawda? I teraz przeczytamy, po tym wszystkim, co przeczytaliśmy, te słowa, które Pan tutaj, Pabisiak, o ile dobrze pamiętam, wkleił, Pan Marek Pabisiak, teraz te słowa nabierają całkowicie innego znaczenia. I czytamy. Biada tym, którzy pragną dnia Pana. Cóż wam po tym dniu Pana? Jest on ciemnością, a nie światłością. Kochani, w kontekście tego, co przeczytaliśmy, jest to szczera prawda. Dlaczego? Dlatego, że dla niegodziwych, dla tych, o których czytaliśmy teraz, dla tych wszystkich, którzy gardzą sprawiedliwością, którzy ciemiężą biednego, którzy wydają niesprawiedliwe sądy. Dla tych wszystkich dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością. I teraz biada im, moi drodzy, że pragną tego dnia Pana, ponieważ będąc niesprawiedliwymi, udają z pozoru religijnych i wzywają dnia Pana, oczywiście, co możemy też zaobserwować dzisiaj, prawda? Ludzie, którzy na co dzień powtarzają swoje obrzydliwe grzechy, co niedziela są w kościele, moi drodzy, wzywają Pana Jezusa, wzywają Dnia Pana, wyczekują zbawienia, wyczekują przyjścia Zbawiciela, natomiast wewnątrz są zepsuci i gdy tylko wyjdą ze swoich przybytków, tak zwanych kościołów i innych zborów, wtedy zaczynają od nowa grzeszyć, a zaczyna się to najczęściej od tego, jak kto był ubrany. I to jest, moi drodzy, tutaj mowa o tym, że biada właśnie tym, którzy pragną dnia Pana,
ale tym biada, którzy są zgnilizną w środku, którzy są jak groby pobielane, moi drodzy. Mówi tutaj Słowo Boże, cóż wam po tym dniu Pana? Co wam po tym dniu? Przecież jak ten dzień przyjdzie, a przyjdzie po to, aby właśnie wyrwać grzeszników z ziemi, nie będzie grzeszników, odbiorą swoje wątpliwe nagrody, to cóż wam po takim dniu, skoro wy dostaniecie nauczkę? Dlaczego wzywacie właśnie dnia Pana? Jak się nie boicie? O tym mówi, kochani, ten werset. Czy widzicie teraz to? Jest on ciemnością, a nie światłością. Nie jest dla nich światłością. Nie będzie to dla nich światłość. Kiedy przyjdzie Pan Bóg, to nie będzie to światłość dla grzeszników, to będzie ciemność, kochani. Niestety. Dlatego mamy możliwość i szansę teraz się upamiętać od tego wszystkiego, o czym tu była mowa wcześniej. Od uciskania biedniejszego, od dokuczania, od wydawania niesprawiedliwych sądów. Mamy teraz możliwość się od tego wszystkiego odwrócić, bo kiedy przyjdzie Pan Jezus i będzie sąd, to już takiej możliwości nie będzie, kochani. I wtedy to będzie dla tych ludzi ciemność, ponieważ oni pójdą w ciemność. Nie pójdą do jasności. Tak mówi Słowo Boże. Czy teraz już rozumiecie te słowa? Czy widzicie teraz różnicę między tym, co wkleił pan Pabisiak, a tym, co jest tutaj? Dwa takie same wersety, a mówią całkowicie co innego. Widzicie, w jaki sposób pan Marek chciał tutaj, tak, pan Marek chciał pomanipulować sobie, ale niestety nie trafił na głupiego, nie trafił na głupców, prawda? Ponieważ ja od siebie, kochani, tego nie wiedziałbym. Ja od siebie tego nie analizuję. Ja proszę Pana Boga, aby mi tłumaczył słowa z Pisma Świętego. I wtedy, kiedy przychodzi pomoc od Ducha Świętego, kiedy przychodzi Słowo Boga poprzez Ducha Świętego, wtedy człowiek właśnie jest w stanie przeanalizować tekst ze Słowa Bożego. Natomiast to, co tutaj ten Pan zrobił, nie będę już tutaj się na ten temat chyba wypowiadał, co to miało być, ale ja to tak w każdym razie zrozumiałem, prawda? Jeżeli źle odebrałem tego Pana, to z góry przepraszam za jakieś ostrzejsze słowa, ale nie wydaje mi się, abym się pomylił. Ale idziemy dalej, bo to nie koniec rozdziału, przeczytamy sobie dalej do końca, o co chodzi. Więc biada tym, którzy pragną dnia Pana. Biada komu? Biada grzesznikom. Jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał go niedźwiedź, albo jak gdyby wszedł do domu, oparł się ręką o ścianę, ukąsiłby go wąż. Tutaj jest właśnie porównanie, kiedy grzesznik wzywa sprawiedliwego dnia Pana, ale nie chce się przed tym, że tak powiem, odwrócić od swoich grzechów. Chce grzeszyć, ale wzywa dnia Pana. Więc tutaj jest opisane, jak to wygląda. Jest porównanie, że to jest tak samo, jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, prawda? Uciekasz przed lwem, bo chcesz się skryć, prawda? Ale napotykasz niedźwiedzia. Czy jest to ukrycie się? Nie, ponieważ nie zjecie lew, bo się ukryłeś, ale zjecie niedźwiedź. To jest tak, moi drodzy, że chcą się ukryć grzesznicy przed czymś, żeby im nie zagrażało, dlatego wzywają sprawiedliwości i dnia Pana, ale nie chcą się odwrócić od grzechów, więc przyjdzie dzień Pana, ale jak on przyjdzie, to będzie ten niedźwiedź i ten niedźwiedź ich zje. Prawda? Unikną lwa być może, ale dzień Pana będzie jak ten właśnie niedźwiedź, który ich zeżre. Czytamy dalej. Albo jak gdyby wszedł do domu, oparł się ręką o ścianę, a ukąsiłby go wąż. Czyli wchodzisz do domu po jakiejś ucieczce, powiedzmy przed tym lwem, chcesz odpocząć, no to opierasz się o ścianę, prawda, żeby złapać oddech, ale nie odpoczniesz, bo tam czyha wąż i cię ukąsi. Czyli nie ma odpoczynku, czyli na nic to wszystko. Widzicie teraz połączenie tych wersetów z tym właśnie i nabiera to teraz sensu, a nie w taki sposób, jak ktoś, tak jak pan Marek Pabisiak,
wkleił tutaj, wyrwany z kontekstu, bez ani jednego słowa od siebie. Czytamy dalej. Jeżeli pan Marek chciał, abym wytłumaczył mu ten werset, wystarczyło napisać, jak ja to rozumiem, prawda? Natomiast wklejanie takiego wersetu, gdzie nie wszyscy być może potrafią odnaleźć go w kontekście, nie potrafią go zrozumieć, to jest wprowadzanie w błąd, kochani. To jest zgorszenie ludzi. Niech będzie przeklęty ten, który, przez którego przychodzi zgorszenie, mówi Słowo Boga. Czytamy dalej. Czy dzień Pana nie jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem bez żadnej jasności? To jest właśnie tak tutaj odpowiednio opisane, jak wygląda dzień Pana dla tych właśnie grzeszników. I czytamy dalej. Co teraz będzie? Teraz będzie też taki szok. Nienawidzę waszych uroczystych świąt i gardzę nimi. I woń na waszych zgromadzeniach nie jest mi miła. Moi drodzy, jak Pan Bóg może powiedzieć, że nienawidzi ich uroczystych świąt? I woń na waszych zgromadzeniach nie jest mi miła. Chodzi tutaj oczywiście o całopalenia. Czytamy dalej. Jeśli bowiem będziecie mi składać całopalenia i swoje ofiary pokarmowe, nie przyjmę ich, ani nie wejrzę na ofiary pojednawcze z waszego tuczonego bydła. Tam były odpowiednie ceremonie do odpowiednich grzechów. Tu akurat mowa jest o pojednawczych ofiarach, ale tu nie będę tego teraz tłumaczył, bo to jest nieistotne w tym przypadku. W każdym razie Pan Bóg mówi, że nienawidzi tego, co robią, mimo tego, że robią to dla Niego, te całopalenia i tak dalej, całe ceremonie, które zostały im za karę narzucone, aby też właśnie mogli jakoś żyć według prawa, ale też o tym nie będę tu mówił. Kochani, i tu właśnie widać, że Pan Bóg nienawidzi tego, co robią, dlatego, że są w środku zepsuci. Z pozoru tylko, to się nazywa religijność, z pozoru są religijni, tylko z pozoru, a w środku są jak groby pobielane, o czym możemy przeczytać w Nowym już Testamencie, tam gdzie jest już Pan Jezus w ciele człowieka. Tutaj jest to przedstawione w ten sposób, że jeżeli ktoś jest tylko z pozoru lgnie do Pana Boga, a w środku jest zepsuty, pełen grzechu, niesprawiedliwości, to jego ofiary dla Pana Boga są obrzydliwe i Pan Bóg tego nie chce. Nie chce tego. Czytajmy, kochani, dalej. Oddal ode mnie wrzask waszych pieśni, bo nie chcę słuchać dźwięku waszych cytr. Widzicie? Tu nawet pieśni, które śpiewają jakieś dla Pana Boga, drażnią jego ucho najzwyczajniej. Nie chcę tego słuchać. Pan Bóg woli, aby nawrócili się, tak, w środku, wewnątrz, a nie z zewnątrz uprawiali jakieś ceremonie. Czytamy dalej. Niech raczej sąd tryska jak woda, a sprawiedliwość jak gwałtowny strumień. Czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez 40 lat domu Izraela? I teraz. Przecież nosiliście przybytek waszego Molocha i Kijuna, wasze bożki, gwiazdę waszych bogów, których sobie uczyniliście. Dlatego uprowadzę was do niewoli poza Damaszek, mówi Pan, Bóg zastępów, to jego imię. Imię oczywiście jako tetragram powinno występować. I tu konsekwencją tego wszystkiego, tych obrzydliwości, kochani, o czym mówił Pan Bóg, jest na końcu napisane, dlatego uprowadzę was do niewoli poza Damaszek. Za to wszystko, co robili, za to, że nosili Molocha i Kijuna,
za to, że oddawali chwałę bożkom, za to, że pytali się innych bogów zamiast Pana Boga, swojego stworzyciela, stwórcę, za to, że lgnęli do innych narodów, za to, że łamali prawo Boże. Wtedy, kiedy przyjdzie ten dzień, o który proszą, i zastanie ich ten dzień w takim stanie nieupamiętanych, nieodwróconych od grzechu, będzie dla nich ten dzień ciemnością, będzie dla nich przekleństwem, nie będzie dla nich wesoło, tak można to powiedzieć. Nie będzie im wesoło w tym dniu. Czy teraz, moi kochani, widzicie już różnicę między wyrwaniem z kontekstu tego wersetu a tym, jak jest naprawdę? Czy teraz widzicie, że kiedy jest on spójnie czytany i w kontekście do całego rozdziału 5, jest jak najbardziej na miejscu i jest jak najbardziej prawdą? Gdybym wziął tylko tak, jak tutaj pan Marek wkleił, i przeczytał go wam i zaczął go analizować, nie czytając kontekstu, wyszłoby na to, moi drodzy, że co? No, że nie mamy wyczekiwać dnia Pana, prawda? I że ten dzień jest dla nas jak ciemność, prawda? Że nie jest światłością, co jest kłamstwem. Bo dla nas, kochani, dla ludzi, którzy chcą iść drogą Pana Boga, dla ludzi, którzy odwracają się od swoich grzechów, nawet jak je popełnią, ale nie chcą do tego wracać i nie wracają do swoich grzechów, ten dzień będzie światłością, prawda? Ale dla grzeszników zatwardziałych w swoim sercu będzie ciemnością. To jest proste, logiczne. I tyle. Kochani, musicie uważać właśnie na takie zakrywki, kiedy ktoś chce wami manipulować Słowem Bożym. Jest to jedna z takich najbardziej obrzydliwych manipulacji, których bardzo nie lubię. Jest to czysto diaboliczne pochodzenie tego procederu, tej zagrywki. Uważajcie na to, kochani, i pamiętajcie, że jeżeli coś wam się wydaje, bo to się na pewno wam wydawało dziwne, prawda, taki wyrwany z kontekstu werset, co to ma być? Takie słowa w Piśmie Świętym nie mogą być, prawda? Bo no, są sprzeczne z tym, co ja mam w sercu chociażby, prawda? Więc jeżeli takie coś natraficie na takie coś, to czytajcie cały kontekst i proście Pana Boga o poznanie, proście Pana Boga, aby Duch Święty wam wytłumaczył, o co chodzi, prawda? Będę starał się takie właśnie zachowania wykazywać od czasu do czasu, abyście widzieli i abyście byli czujni. Czuwajmy, kochani, tak jak powiedział nasz Pan Jezus, ponieważ zwiedzenie jest okropne, ponieważ podstęp diabła jest okropny i obrzydliwy. Czuwajcie, kochani. Błogosławię was, dziękuję za uwagę i z Panem Bogiem.